Numer konta Radia Maryja, no to więc niech mówią. 77. Mhm. 13, 20. O, ja, tak. 11, 25, 65. Numer konta Radia 11, Maryja, dobrze. 20, 00, 03. Także Państwo zobaczą. 77. Numer konta Radia Maryja. 20. No. 11, 20, 25, 65, 11, 13, 20, 00, 00, 03. Radio Koncita. Jest godzina 21.30. I 21.30. Proszę być z nami. U nas najciekawsze rzeczy, najnowsze, przegląd prasy i co nie tylko. Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, a zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec zawsze David Dziewiczyński. Serdecznie witam. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to czas nowa globalna etyka, język i narzędzia. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pani doktor Alona Ciborowska, publicysta. Serdecznie witamy. Niech będzie pochwalony Chrystus. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze korzystamy z mądrości różnych. Państwa, dziękuję za zaproszenie. Pierwsza część naszego spotkania była transmitowana przez telewizji Trwam. Serdecznie też zachęcamy, zapraszamy do tego, aby zajrzeć na stronę Radia Maria czy telewizji Trwam i tam odszukać w zakładce rozmowy niedokończone tę pierwszą część naszego spotkania. Też tytułem wstępu do tego tematu, tematu, który wymaga jednak nakreślenia, ponieważ jest to temat, który... Ten ksiądz jest jakiś taki nawiedzony, Państwo zauważą, zdenerwowany i ten głos jego jest jakiś taki dziwny, zdenerwowany. Ciborowska okazywa, że to nie jest abstrakcja, że to jest bardzo realna rzeczywistość, która... Realna, ja myślałam, że to jest realna. Pani doktor, serdecznie prosiłbym o... ukazanie, o próbę zdefiniowania tej rzeczywistości, która jest określona mianem nowej globalnej etyki. Oni się boją konkurencji, że Kościołowi zagrozi. Ja myślę, że te religie niedługo skasują. Ja nie mówię tego złośliwie, ja mówię tego, że Babilon Wielki będzie zniszczony. W przypadku nowej globalnej etyki. Etyki, no bardzo baba. Co to za kształcenie, jak ona mówi etyki? No mów kobieto etyki, żebym, jak ty mówisz po polsku, żebym przeżywała, żebym wiedziała. To jest piękny język polski, wspaniały. Akcent, modulacja, właściwa wymowa. Nie. Który został przygotowany przez pionierów społecznych nowej etyki. Margaret Peters, która rozeznała istnienie tej nowej globalnej chowali, etyki, trzymali. Miodowa będzie piękna i klasztor pokazany tam, gdzie kapucyni dokarmiają. W kuluarach, pracując jako taka osoba troszeczkę ukryta. Bardzo dobrze, że ukryta, bo jakby była objawiona, to zaraz by jej grozili, że o, że ty taka, że ty taka, że ty owaka. I teraz twórcy tej nowej globalnej etyki określani są przez Margaret Peters postmodernistyczną inteligencją. I ponieważ jesteśmy w nolens volens, zanurzeni w język, który ukuli ci postmodernistyczni ideolodzy, no musimy sobie zdać z tego sprawę, jaki to jest język i w czym on różni się od języka takiego, który odzwierciedla rzeczywistość. I tak jak Margaret Peters mówi, zostały ukute konstrukty, czyli takie terminy, takie pojęcia, które mają zupełnie inaczej opisać rzeczywistość. I takim
punktem wyjścia jest to, że zupełnie inaczej opisują człowieka, zupełnie inaczej opisują hierarchię i nastąpiło poprzez tę nową globalną etykę odejście od wartości uniwersalnych w stronę bardzo kontrolowanego ruchu, kontrolowanego właśnie przez ONZ, ruchu w stronę dekonstrukcji rzeczywistości, która wyrastała z tradycji objawienia chrześcijańskiego. I teraz, jeżeli mówimy o dekonstrukcji, to chciałabym wyjaśnić to słowo, bo ono jest często używane przez ideologów, ale także przez osoby, które zajmują się opisywaniem tego, z czym mamy do czynienia. Chodzi o to, że rozmontowuje się właściwe i prawdziwe rozumienie człowieczeństwa, rozumienie kobiety i mężczyzny, rozumienie rodziny. I przecież nie będzie mężczyzny, nie będzie kobiety. Biblia mówi w Królestwie Bożym, że tak będzie. Czym oni się zajmują? Czym to nie jest najpotrzebniejsze? I tak bronią tego, co do Jahwe należy, do wnętrza człowieka. Skąd ona tak się przyczepiła do tego? Byt w sobie, rozumny, wolny. O Jezus. Przy czym rozum ma rozeznawać prawdę, miłować tę prawdę, bronić prawdy. Wola ma być tak ustawiana, żeby wybierała dobro. Czyli jest istotą cielesno-duchową. Natomiast cała nowa etyka globalna jest ustawiona pod człowieka, którego ideolodzy przedefiniowali na popęd seksualny. Czyli nie ma substancji, nie ma rozumu. I ta nowa, czy ta Matka Boska, złota korona na głowie, czy ona ma rozum? To też jest wystane z palca. Kult kobiety. 10 lat temu, w 2007 roku. Uważam, że było to opatrznościowe spotkanie, ponieważ ja tej osoby w ogóle nie szukałam, zostałam po prostu poproszona do tego, żeby wziąć udział w rozmowie. No, miałam ułatwić porozumienie się dwóch osób, czyli jej i mojego znajomego. I już 10 lat temu wręczyła mi podręcznik swojego autorstwa Globalizacja zachodniej rewolucji Policja kulturowej, się jej grozą w radiowozach, który został napisany na prośbę biskupów afrykańskich. Miał za zadanie wyjaśnić procesy, z którymi w Afryce mierzono się, to znaczy pomoc humanitarna była powiązana ze zobowiązaniem wdrażania praw seksualnych, reprodukcyjnych. Policja sieje grozę w radiowozach. Od 7 lat. Jakoś tak jest, że i chyba tak od 7 lat, od 15 lat i na wieki pozostanie, że ludzie nie lubią policji. Nie wiem dlaczego. Mój ojciec policjantem, rodzina moja policyjna i w sumie to tak obserwuję i patrzę się. Podziwiam, że no, Warszawa szczególnie nie lubi policji. Warszawa nie lubi Rosjan, Warszawa nie lubi ruskich. Jak przybyłam tutaj do szkoły na Konopczyńskiego 4, no to burdel w szkole, burdel. Chamstwo skrajne, wychowanie dzieci, fatalne, że szaleju, tak jak wiecie Państwo, w szkole podstawowej dzieci biegają. Ja rozumiem, bo to są małe dzieci, ale duże dzieci, które już tę szkołę podstawową dawno skończyły, i szkoła średnia, i technikum, i liceum zawodowe, i studium policealne,
To przecież w takim budynku na Konopczyńskiego 4 to lepsze jak studia, bo studia, powiecie państwo, to jest manieryzm, to jest faryzejstwo, to jest udawanie, to jest szpanowanie, to jest durnota, głupota, ślepota, ciemnota. No. Zresztą średniowieczna tu jest Europa, to my wszyscy wiemy, co to jest średniowieczna. Studia to, wiecie państwo, to są do dupy, bo to, czego człowiek się nauczył wcześniej, to no, bazuje na tym. Tutaj się dokształca, coś jeszcze chce poszerzyć, ale wiecie państwo, to, czego człowiek się nauczył wcześniej, to ma w sobie i to najwięcej tego nawkładał do siebie człowiek w szkole średniej, no, do matury. Tam jest najwięcej tego materiału i naprawdę bardzo dużo. Fatalnie dużo. Ja to wielokrotnie chciałam jeszcze i takie studium skończyć, i takie studium, w sensie do matury, nie studia. Studia też, kilka studiów potem zaczęłam i tak obserwuję, tu mi się nie podoba, tu mi się nie podoba, tu mi się nie podoba. Tu mi się coś podoba, oczywiście, że po to poszłam, żeby mi się coś podobało, ale chciałam, żeby mi się to do końca podobało. No i tak w wielu miejscach. Wiele miałam szkół średnich, wiele miałam studiów. Tak, co ta babka gada? Ona o płci męskiej, o płci żeńskiej, że tak jak Bóg Jahwe mówi w Piśmie Świętym, że nie będzie mężczyzny, że nie będzie kobiety, że wszyscy będą jako aniołowie w niebie, nawet że nie będą się rozmnażać. No to przecież dla takiej dewotki takie coś powiedzieć, to przecież ona by się obraziła. Nie wiem, czy mnie by za szyję nie chwyciła, żebym jeszcze była na wózku inwalidzkim, to by mnie chyba udusiła. Bo bym się nie mogła ruszyć, bo bym nie mogła się cofnąć, bo bym nie mogła jej kopnąć, gdyby moje nogi były chore, sparaliżowane. Ja już tak, wiesz, mówię, na wyrost, co by było. Gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom, ekstra, proszę być z nami. Możemy również poznać. Mianowicie, jeżeli w cudzysłowie owocem tej nowej globalnej etyki jest prawo do aborcji, to możemy powiedzieć, że jest ona śmiercionośna. Jeżeli aborcja to jest aborcja, to jest morderstwo. Jest zakwestionowanie faktu istnienia mężczyzny i kobiety, to również możemy powiedzieć, nie, że nie wolno nigdy przesadzać. Jest niszczenie związku myślenia. Terlecki, rzecznik PiSu Beata Mazurek, poseł Stanisław Piotrowicz oraz poseł Arkadiusz Mularczyk. Dyskusje będą dotyczyć prezydenckich propozycji ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Mija 2 miesiące od prezydenckiego weta projektów autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziś prezydent chce wysłuchać propozycji i oczekiwań klubów wobec reformy. Już wiadomo, że wszystkie ugrupowania wyślą reprezentantów. Politycy PO, Kukiz 15, PSL-u i Nowoczesnej zapowiadają, że przyjdą z własnymi propozycjami zmian. Prawo i Sprawiedliwość podtrzymuje postulaty reformy, które prezydent zawetował. Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomina, że prezydent wziął na siebie odpowiedzialność za dokończenie reformy sądownictwa w Polsce. Przejął inicjatywę polityczną w tej sprawie i obiecał, że jak słyszymy dzisiaj, najpóźniej do 20 września, projekty tych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym będą przedstawione. I postanowił konsultować się w sprawie tych ustaw ze wszystkimi środowiskami politycznymi, zaprezentować idee, które są zawarte w tych ustawach. I taka jest geneza tych spotkań. Mam nadzieję, że to będą ustawy, które dokończą reformę sądownictwa w Polsce, bo takie jest oczekiwanie ponad 80% Polaków i że też ustawy będą takie, że nie spowodują nadmiernych napięć społecznych, aczkolwiek po opozycji tak zwanej totalnej oczywiście można się spodziewać postawy negatywnej w każdej sprawie, którą wnosi obecny układ rządzący. Kancelaria prezydenta zapewnia, że prezydent Andrzej Duda przygotuje ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS, które przybliżą wymiar sprawiedliwości obywatelom. Wskazano, że chodzi o to, by zmiany wychodziły naprzeciw oczekiwaniom Polaków, którzy uważają, że wymiar sprawiedliwości należy reformować. Deficyt budżetowy na koniec tego roku wyniesie
około 40-41 miliardów złotych, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Polityk wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wicepremier przedstawił posłom komisji informacje na temat stanu i perspektyw finansów publicznych. Mateusz Morawiecki powiedział, że założone na ten rok parametry dla finansów publicznych są bezpieczne. Deficyt budżetowy będzie prawdopodobnie niższy. Dzisiaj już wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że on będzie niższy niż 2,94. Być może będzie 2,6, a może nawet 2,5, czyli będzie oscylował wokół 50 miliardów, a nie wokół 60 miliardów. I tutaj przy założeniu jednocześnie, że te 8,7 miliarda, które wpłynęło do budżetu z NBP-u, ja nie liczę, ponieważ te wielkości, które przed chwilą podałem, one są według ESA 2010, czyli z uwzględnieniem wpływu blisko 9-miliardowego wpływu z NBP-u, ten deficyt będzie oscylował raczej wokół 40-41 miliardów. Wicepremier zauważył, że dane te pozytywnie zaskoczyły właściwie wszystkie agencje ratingowe i instytucje finansowe. Dziś Moody's zmieniła swoje prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki. Agencja podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski na 2018 rok do 3,5% z 3,1%. Eksperci obniżyli też szacunek deficytu sektora rządowego i samorządowego na przyszły rok do 2,7% PKB z 2,9%. Poparcie społeczne dla Prawa i Sprawiedliwości utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Tak wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Badania pokazują, że partię prezesa Jarosława Kaczyńskiego popiera 38% pytanych. Platforma Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 16%, a Kukiz 15,9%. Na Nowoczesną chce zagłosować 8% badanych. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się we wrześniu, SLD, PSL oraz partia Razem nie przekroczyłyby progu wyborczego. Do wyników sondażu odniósł się lider Platformy Grzegorz Schetyna, według którego dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości wynika z braku współpracy opozycji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak podkreślił, że złe wyniki Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u to wynik głupiej, szkodliwej i antypolskiej działalności tych partii. To jest chamstwo, agresja, głupota, brak propozycji programowych, jakaś taka indolencja intelektualna, kompletna. Polacy mają dość po prostu tych wygłupów posła Szczerby czy posłanek z Nowoczesnej. To jest dowód na to, że oni przegrali są szansę historyczną, polityczną. Mimo 8 lat rządów niczego się nie nauczyli, niczego nie zrozumieli. No, Polacy widzą po prostu, widzą to skretynienie, widzą donoszenie na Polskę. Polacy zaczynają dostrzegać pozytywne zmiany w wyniku 2 lat rządów. The Bluetooth device is connected successfully. Okay. Ale to jest również obrona pewnej wartości, godności, honoru polskiego. Prawo i Sprawiedliwość nieprzerwanie prowadzi w sondażach od momentu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Zjednoczona Prawica uzyskała wtedy ponad 37% głosów i był to w III Rzeczpospolitej pierwszy przypadek, gdy jednemu z partii udało się uzyskać samodzielną parlamentarną większość. Cały ten system jest... To jest tak jakby koło, tak obręcz tego koła, to jest właśnie ta zapatrywana etyka, w której są te nowe słowa łącznie ze zdrowym narządem rozwoju. Zostanie wtedy przywieziona do domu biskupiego, a następnie prowadzona do bazylii katedralnej w Kielcach. Tego dnia przy świętej przewodniczył będzie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowski. O niej odbędzie się czuwanie modlitewne. Ale również są uroczystości pogrzebowe zakończą się we wtorek o godzinie 15 mszą świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Ksiądz biskup Kazimierz Ryczan spocznie w podziemiach bazylii katedralnej w Kielcach, w kurcie biskupów kieleckich pod prezbiterem. Organizacje mają swoje zadania, ale również biznes. Biznes, który bierze udział w propagowaniu tej
nowej globalnej etyki. Zasięgu macierzyńskich natomiast ja mogę też powiedzieć, że jest taki wywiad z Jacques'em Attali. Jacques Attali to jest taka szara eminencja we Francji. Doradca Mitterranda. To bardzo zaufana osoba, ale także i przez Francji. I Jacques Attali mówi w ogóle o transferze władzy. Kazimierz Rytan urodził się w 1939 roku w Żurawicy na Podkarpaciu. Święcenie kapłańskie przyjął w 1963 roku, a w latach 1993-2014 był ordynariuszem diecezji kieleckiej. Zrezygnował w 2014 roku w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Po ciężkiej chorobie zmarł ostatniej nocy w wieku 78 lat. Ksiądz biskup Kazimierz Rytan był przyjacielem Radia Maria w homilii wygłoszonej podczas 19. rocznicy powstania katolickiej rozgłośni w 2010 roku. Zachęcał Radio Maria, by jak dotychczas poczuło bój o miejsce Boga w świecie. Taką cechą charakterystyczną również dla tej nowej globalnej etyki jest edukacja globalna. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski. Miejscami, głównie na zachodzie i północy kraju, słaby przelotny deszcz, możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wiatr w porywach na zachodzie i północnym zachodzie do 80 km na godzinę. Na wybrzeżu i na szczytach gór do 90. Na pozostałym obszarze kraju do 60 km na godzinę. A na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Peters wyjaśnia, że tworzenie nowego języka jest razem dążenia. Do stworzenia. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat nowa globalna etyka, język i narzędzia. Naszym gościem będzie prawnik i publicysta pani dr Aldona Ciborowska. Początek spotkania na antenie telewizji Trwam o godzinie 18.15 w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na przykład problematyka niesiona ze słowem nagonka zza Odry. Niemieckie pismo szczuje przeciw Polsce. Wzywa do protestów przeciwko rzekomemu uśmiercaniu demokracji. Nasz dziennik donosi o szokującej akcji mieszaniu się niemieckich mediów w wewnętrzne sprawy Polski. Unia w upadku. Dlaczego Polska odrzuca dyktat w sprawie migrantów islamskich? Prawo do modlitwy. Uczniowie i rodzice mają prawo inicjować i uczestniczyć w modlitwie w szkole. Wyjścia nie ma, no. Zapewnia to konstytucja. Śmierć na miejscu. Dobry przykład idzie z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, gdzie od lat na przerwach odmawia się różaniec. Czytam w naszym dzienniku. Czym jest miłość do ojczyzny? Konferencja błogosławionego księdza Michała Sopoćki nie tylko dla żołnierzy. Ciekawe, jaką ojczyznę miał Jezus Chrystus. Objawienia Matki Bożej się nikt nie zastanawia. Rozmowa z księdzem Krzysztofem Czaplą, jak słuchać Matki Bożej, a także rozważania różańcowe. Zastanawiaj się, jak Chrystus by pomyślał. Matka to Matka Jezusa, ale ona urodziła Jezusa. Jak Chrystus, co by pomyślał o ojczyźnie? Gdzie była ojczyzna dla Jezusa? No gdzie jest granica? Tu, a tam. Gdzie? No. No to wszystko jest przerobione. 325 rok, sobór w Nicei. Konstantyn Wielki upaństwowił religię, więc uczynił pogańską religię, żeby ludzie szli, bo ludzie nie chcieli wierzyć, bo to tu śmierć, tu morderstwo, tu prześladują, a tutaj wiesz, to dobrze jest tutaj wtedy. No. Prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem Ojciec Dariusz. Witam Państwa, zapraszam na aktualności dnia. Jak jakość życia, która jakby jest w opozycji po prostu do szczęścia. Występują partnerzy zamiast mąż, żona, matka, ojciec. Właśnie orientacja seksualna, zdrowie seksualne i reprodukcyjne, to są zupełnie nowe sformułowania. Tych sformułowań jest więcej, ale jeżeli ja Państwu więcej podrzucę, to też nie o to chodzi, bo kluczowe to są te, o co tu chodzi? No tak, jest,
o Matkę Boską, koronę kobietę udekorowali jak Artemidę Feską. O Jezu, o co chodzi? Taka religijność średniowieczna. Mieć różaniec, jeden chce mieszkanie, drugi chce różaniec, trzeci godność, sławę, tytuł, autorytet. Ta pani profesor coś mówi, ale tak bezpłciowo, że nie wiem. Bezpłciowo. Pani profesor. Coś mówi. No i oczywiście będą używali takich deprecjonujących określeń. Ale również myślę, że Państwo spotkaliście się na przykład i to się im chyba udało z takim sformułowaniem stereotyp. Ponieważ oni stereotypem nazywają inny, na przykład, tradycyjną rodzinę, tak? Inny kot. On wyszedł wygenerowany automatycznie. Określają funkcje w tej tradycyjnej rodzinie jako stereotypy. A w jaki sposób można też scharakteryzować stereotypy, ten tak. czas i to, w jaki sposób udało się zdefiniować tę nową etykę? Właśnie. To znaczy te rzeczy były bardzo długo przygotowywane od lat właśnie 20. XX wieku, ponieważ ja tutaj z kolei odwołam się już nie do Margaret Peters, tylko właśnie do tego, co mówił ksiądz profesor Tadeusz Gus tutaj na falach Radia Maryja, że neomarksista, czyli frankfurtczykom, nie podobał się marksizm, ponieważ był jeszcze zbyt mało radykalny. Chodziło o to, żeby... Chodzi o totalne unicestwienie rzeczywistości. Totalne unicestwienie rzeczywistości, ale ponieważ nie można tego... zrobić w taki prosty sposób, tak, bo ludzie tego nie przyjmą, no to ubrano to w taką aksamitną formę pewnych słów, ale również Frankfurtczycy działają przez media. Oni w swoich teoretycznych pracach bardzo duże znaczenie przypisują mediom, ponieważ to powiedział Bachron, że dziesiąta muza daje taką możliwość, pokazuje jak realne coś, co rzeczywistości nie ma swoim prawdziwym znaczeniem. Prawdę o człowieku, i prawdę o rolach, i prawdę o relacjach. I teraz to nie jest tylko dziesiąta muza, ale...